Bo wczoraj było super. Było bardzo super. Było dużo ludzi i spodziewałam się, że dzisiaj będzie jeszcze fajnie, bo będzie jeszcze więcej osób. Mamy fajne sesje. Oczywiście my zapraszamy do swojego stanowiska, myślę, że inni też do swoich, ale generalnie jest fajnie. A my zapraszamy do zapisania się do plugu. A my zapraszamy do używania Azura. A my zapraszamy do używania, jeżeli już używacie Azura, to używajcie na nim Linuxem. My też. W sumie tak. My też, zdecydowanie. Tak. Oj, bardzo się zintegrowaliśmy, tak. Nie, poznaliśmy bardzo dużo fajnych osób. Dzisiaj się okazało, że przyjechał tu też mój wykładowca z uniwersytetu, na którym studiowałem. Także świat jest mały, jest bardzo dużo różnych doświadczeń, które można poprzez rozmowy uzyskać. Jest naprawdę fantastycznie pod tym względem. Dużo ciekawych osób, dużo ciekawych doświadczeń. Wszystko jest fajnie tu zrobione. Integracja to też sporo dużej zabawy było. Było super. No wiadomo, jest tylko 3 dni, więc nie na wszystkim da się być, nie wszystko da się obejrzeć, a tematów jest multum. Więc gdyby to było, powiedzmy, czasem dłuższe, czy częściej urządzone... 2 tygodnie? Nie, może nie aż tak, nie byliśmy masochistami. Może było spotkać kilka fajnych osób, którymi może było się wymienić informacją dotyczącą jakichś technologii, nawet i pracy w określonych firmach. Więc jest to niesamowite, akurat właściwie niesamowita możliwość, żeby przede wszystkim dowiedzieć, jak wygląda na przykład choćby rynek pracy dla programistów PHP, jeszcze nie tylko, powiedzmy, w różnych częściach kraju, bo jakby nie patrzeć, mam akurat zbitek ludzi z podobnych środowisk z całej Polski, jeszcze nie tylko z Polski. Więc z paroma osobami udało mi się wymienić tutaj kilka jakieś informacji. Nawet spotkałem osoby, które przyjechały również z Pomorza, bo jestem akurat z Gdańska. I z tymi osobami na co dzień też oczywiście się spotykam, więc jest to akurat bardzo dobry akurat sposób, żeby się po prostu spotkać i porozmawiać na przy piwie czy gdzieś pomiędzy prelekcjami. Mi się wydaje, że w tej chwili nawet nie wiem, czy w Polsce jest organizowana jakakolwiek tego rodzaju impreza, gdzie mamy akurat multum różnego rodzaju tematów i rozbitek na kilka dni. Są organizowane lokalne spotkania z MPH Peers. Nie, ale to są takie krótkie spotkania, gdzie przedstawiają się maksymalnie 3 tematy, tu tych tematów jest naprawdę dużo. No i ten czas tutaj rozbity przede wszystkim na czas konferencji umożliwia także, mówię, porozmawianie na różne tematy jest naprawdę z innego wydarzenia osób. Więcej dzieje tak naprawdę z poprzedniego roku, jak było na PHP-konie w tamtym roku. I hasło były hamaki było po prostu głównym hasłem. A tak naprawdę, no tak jak mówię, tyle co słyszałam, wiem, że teraz jest więcej firm, bardziej chyba już nawet się podchodzi tak marketingowo-rekrutacyjnie tutaj. Więc chyba jest ciekawiej, przynajmniej mam nadzieję, że z punktu widzenia uczestników jest ciekawiej. It was fun. I mean, I had a lot of good talks with the people. It was it was very interesting to get these new questions, these new approaches on things. So awesome! It's this is why I love local conferences. You get a certain atmosphere here.
you see exciting developers, passionate. They love talking about their technology, about their achievements. And for me, coming out here in Poland, yes, we have a language barrier, but everyone speaks English, and I'm really surprised how well they speak English. Yeah, it's great. If you were here, you probably had a great time. If you weren't here, try to be here next year, because you're missing out on a great party. Cheers. Integracja jest całkiem spoko. Mamy fajne, że tak powiem, test stoiska, a oprócz tego w pokojach też się dobrze integrujemy. Jako prezes ogólnie spoko. Te poranne prezentacje dzisiaj były całkiem zajebiste. Szczególnie teraz czekamy na DDD, sznapki, więc myślę, że też będzie całkiem spoko. I jutrzejsze warsztaty z Symfony dalej. Integracja przebiegała bardzo dobrze. Skończyła się w późnych godzinach wieczornych. Poznaliśmy bardzo wiele ciekawych osób, jak co roku zresztą. Cieszy nas to, że to też co roku przychodzą, pojawiają się tutaj nowe osoby. Także było fajnie, ale też jest dzisiaj troszeczkę ciężko. Ale generalnie konferencja jedna z lepszych, na której byłem. Generalnie bardzo fajne wspomnienia mam jako człowiek, który w ogóle nie programuje, a generalnie zajmuje się bankowością. Przyjechałem do tego dlatego, że koledzy jechali, no to nie można było okazji ominąć. Jak zawsze świetnie. Do zobaczenia wszystkim za przyszłym roku. No i coś więcej powiedzieć. No. Lepszych prelegentów, wiadomo, jeszcze mogą się zdarzyć lepsi. Więcej tematów, ciekawszych. No i tyle. Tak, byliśmy z mojej strony, byłem pierwszy raz, koledzy już byli więcej razy, byli na Pekonie rok temu. Bardzo się podobało. Nie wszystkie wykłady zainteresowały, ale niektóre bardzo. Dzisiaj było fajnie, bardzo fajnie. Zresztą jak zawsze, my tutaj jesteśmy już któryś rok z kolei, także zawsze bardzo fajnie. Impreza trzyma poziom, dużo ludzi, fajnie, sympatycznie, fajne wykłady. Także... Zaczął się PHP-kon, skończył się PHP-kon. Bardzo, bardzo dziękuję. Sponsorom, prelegentom, oczywiście uczestnikom. Jestem zaskoczony, że tyle ludzi się zainteresowało tą imprezą i przyjechało. Jestem w szoku. Myślę, że 6. PHP-kon 2015 będzie jeszcze większy. Będę się starał, żeby był jeszcze większy. A w tej chwili, nie wiem czy wiecie, ale jest największą imprezą PHP-ową w tej części Europy. Myślę o Europie Wschodniej i Środkowej. Więc mamy szansę być jeszcze więksi. Mamy szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym, mieć więcej prelegentów zagranicznych i więcej sponsorów i mam nadzieję, że 6. PHP-kon będzie jeszcze lepszy niż 5. Tak powinno być. Dzięki. Okej, okay. No to zapraszam na przyszłoroczną edycję PHP-kon 2015? No, 15. Dobrze, 16.